W tym filmie będziemy zastanawiać się nad tym, jak zmieniają się wartości danego wyrażenia algebraicznego w sytuacji, kiedy zmienna, od której ono zależy, rośnie lub maleje. Weźmy taki prosty przykład, żeby lepiej mówić, o co mi chodzi. Mam wyrażenie algebraiczne 100 odjąć x. I teraz załóżmy, że wartości x rosną, czyli napiszę, że x rośnie. I teraz pytanie brzmi: czy wartość tego wyrażenia 100 minus x rośnie i maleje wtedy, kiedy x rośnie? No, i jak zwykle zachęcam, zatrzymaj otwarzanie filmu i samodzielnie się zastanów na to, odpowiedział na to pytanie. Zanim ja odpowiem, a ja odpowiem na to w ten sposób. No, jeżeli x rośnie, czyli te wartości, które tej odejmuję, są coraz większe, to znaczy, że ja od 100 odejmuję coraz większą liczbę, coraz więcej odejmuję, coraz więcej, i więcej odejmuję, więc wynik tego odejmowania będzie coraz mniejszy. Czyli wartość tego wyrażenia, jak x będzie rósł, będzie malała. To wyrażenie wtedy maleje. Może, lep żeby lepiej sobie to wyobrazić, to zróbmy taką tabelkę wartości. Obliczmy kilka wartości tego wyrażenia. Tutaj będzie x, tu będzie 100 odjąć x. No i wezmę jakieś wartości. x ma rosnąć, no to powiedzmy, zacznę od 0, potem wezmę 50, potem 100, no i to wystarczy. No i teraz dla x równego 0 to wyrażenie ma wartość 100 odjąć 0, czyli 100. Dla x równego 50 mamy 100 odjąć 50, czyli. 50. Dla x równego 100, mamy 100 odjąć 100, czyli 0. No i widzimy, że tak jak było założenie, tutaj w tej tabeli, jak przesuwam się w dół, to wartości x rosną, czyli tutaj x rośnie, tak jak miało być. No a widzimy, że jak x rośnie, to co się dzieje z wartościami? Mamy najpierw 100, potem 50, potem 0, czyli widzimy, że jak się przesuwamy w dół, to te wartości maleją. Czyli wartość tego wyrażenia rzeczywiście maleje wtedy, kiedy x rośnie. Czyli jest dokładnie tak, jak wynikło to wcześniej z tej mojej analizy. No dobrze, zróbmy jakiś inny przykład. Powiedzmy, że mam teraz takie wyrażenie. 5 podzielić przez x, dodać 5. I teraz zakładamy, że x tym razem maleje. x maleje. No i żeby tutaj uprościć trochę to rozumowanie, to założymy, że x jest mimo wszystko cały czas dodatnie, cały czas większe od zera. No zero nie może być, bo nie możemy dzielić przez zero, ale też wykluczamy ujemne wartości. Czyli maleje, ale pozostaje cały czas dodatnie. No to jak będzie się zmieniać to wyrażenie? Będzie, będą jego wartości rosły czy malały? No i znowu zachęcam, zatrzymaj tworzenie filmu i zastanów się samodzielnie nad tym. No ja na to popatrzę w ten sposób. Tutaj dzielę przez x, czyli x jest w mianowniku. No, i dzielę przez liczbę, która jest coraz mniejsza, staje się coraz mniejsza. Czyli dzielę przez coraz mniejszą liczbę. Jak dzielę stałą, równą 5, przez coraz mniejszą liczbę, to wynik tego dzielenia staje się coraz większy. Czyli jak x maleje, to wartość tego ułamka rośnie, bo dzielę przez coraz mniejszą liczbę, więc wynik dzielenia się staje coraz większy. Następnie do wyników tego dzielenia dodaję zawsze 5. No to dodawanie stałej. Nie wpływa na to, czy to rośnie, czy maleje. Po prostu zawsze dodaję tyle samo. Czyli widzimy, że ponieważ ten pierwszy składnik tej sumy rośnie, to wartość całego wyrażenia również będzie rosła, czyli to będzie rosło, wartość tego wyrażenia rośnie. No i znowu możemy tutaj sobie tabelkę zrobić, żeby to lepiej może sobie wyobrazić, czyli tu będzie X, a tu będzie wartość mojego wyrażenia 5x odjąć, przepraszam, dodać 5. No i wezmę jakieś wartości x. X ma maleć, no to za, zacznę od jakieś duży, na przykład od 100. Potem wezmę na przykład 5. Potem wezmę sobie, powiedzmy, 1. Czyli rzeczywiście widzimy, że tutaj x maleje tym razem, jak się przyzwamy w dół tabeli. No a co będzie z wartościami? No jak za x -a wstawię 100, no to mam 5 podzielić przez 100 to jest 5 setnych. 5 setnych dodać 5 to jest 5. 0,5 5,5 Teraz jak za x wstawię 5 to mam 5 podzielić przez 5 to jest 1, dodać 5 to jest 6. Jak za x wstawię 1 no to mam 5 podzielić przez 1 to jest 5, dodać 5 czyli dostaję 10. No i widzimy, że rzeczywiście tutaj w tej prawej królnie w tej tabeli te wartości jak się przesuwamy w dół to one rosną. Czyli tutaj wartość tego wyrażenia rośnie. Czyli dokładnie tak jak to uzasadniałem wcześniej. Jak x maleje, to wartość tego wyrażenia rośnie. No i na zakończenie, zróbmy sobie jeszcze taki przykład. Powiedzmy, że mam wyrażenie 3y podzielić przez 2y. No i teraz powiedzmy, że y tym razem znowu rośnie. I żeby tutaj wykluczyć jakieś dzielenie przez 0, załóżmy, że y jest po prostu zawsze większe od 0. No, i teraz pytanie, co się będzie działo z wartościami tego wyrażenia, jak y będzie rósł? No widzimy, że jak y rośnie, no to rośnie nam zarówno licznik, jak i mianownik. Mogę to wyrażenie zapisać też w takiej postaci, że to jest 3 drugie razy y przez y. No i jak y rośnie, no to tak samo rośnie w liczniku, tutaj tak samo w mianowniku. I stosunek tych y pozostaje stały, równy 1. Czy widzimy, że. Ponieważ ten stosunek pozostaje stały równy 1, to całe to wyrażenie pozostaje stałe i równe 3 drugie. Czyli niezależnie od tego, czy y rośnie, czy nawet mógłby maleć wszystko jedno, wartości tego wyrażenia pozostają stałe. Czyli to wyrażenie tutaj, to wyrażenie tutaj, ono pozostaje zawsze stałe. Niezależnie od tego, że y rośnie.